Dobra, jest nas dużo, słuchajcie, jedziemy na wody z spółdzielni Troć. No wiem, męczymy trochę tą wodę, ale dzisiaj inny odcinek, zabrałem drona, więc powinno być ciekawie. Lecimy. Dobra, chłopaki nie dają za wygraną, natomiast mi się to bardzo nie podoba. Zobaczcie, ta opaska wygląda na taką świeżo zrobioną. Zresztą ponoć ona jest, no już długo to robią. Myślałem, że to już jest, wiecie, takie obrośnięte trochę, ale to jest wszystko nówka sztuka, nieśmigane. Tutaj mamy około metra wody, więc nie jakoś mega głęboko. Z drugiej strony mamy jeszcze to stare umocnienie, ono jest zdecydowanie lepsze, takie bardziej przyjazne, myślę, no nie że nam wędkarzom, ale przyjazne rybkom. Tak to wygląda po drugiej stronie mostu. Zobaczcie, mamy te trzciny, zdecydowanie lepiej, pójdziemy sobie na tamten pomościk. Natomiast próbuję się tutaj trochę porzucać. To wygląda zdecydowanie lepiej niż tamta nowoczesna strona. Dobra, słuchajcie, zmywamy się stąd. Polatany dronem, widzicie, że ta woda jest bardzo mętna. Nie ma w niej nic, zero puknięć, zero brań, zero kontaktów z rybą i zero też morali, dlatego nie ma sensu iść tam w górę rzeki, bo ona jest tak samo brudna tam, jak tu. Idziemy w dół, tam koło przystani. Kiedyś skończyliśmy tam film nagrywać, więc no tamte są rejony może troszeczkę bardziej rybne, ponieważ będziemy bliżej strefy morskiej. Tam jest ta zapora, zaczynaliśmy przy niej i teraz co? Panowie, tu w ogóle gdzieś można wejść? Albo idziemy od tej strony i będziemy łapać tutaj po prawej stronie, naprzeciwko tej przystani kajakowej. Albo możemy pójść jeszcze kawałek dalej i przystanią wejść. Tam gdzie byliśmy wcześniej? Tak. Znaczy, no wiadomo, okoń, szczupaki w pszczołach, bo są tam takie trzcinowiska. Ty tam miałeś chyba sandacza w tym miejscu jednym. A wiosną myślę, że dużo białoryby tam się gromadzi. Liści mogą tam być, ale podejrzewam, że spławikowcy też są. Bolenie tam są, o, tam są piękne bolenie. To będą bardzo trudne do złowienia. I to jakbyśmy chcieli tam popróbować nawet, to gdzieś tam kwiecień podejrzewam. Kwiecień, maj. No bo to tak właśnie wygląda, że my tutaj się pojawimy z kamerą i wtedy nagle syro, full wędkarzy jest na danym uwisku. Ale wszystkie odcinki są fajne, no żeby nie ta woda, to pewnie byśmy połowili grubo. No dobra, tam już byliśmy. Tu jest most Sienicki. Jesteśmy tutaj na wodach morskich, więc jak mamy zakaz spinningu portowego, tego morskiego, to nie możemy sobie tutaj połowić niestety. Natomiast no, idziemy na ten odcinek wód spółdzielni Troć, żeby spróbować szczęścia. Woda tutaj też taka trochę mętna, ale myślę, że to taki urok tych miesięcy wiosennych. Film oczywiście z mostu Sienickiego macie na Morskiej TV, a gdzie indziej. Macie wszystko na tej Morskiej TV. Coś czuję, że ciasno będzie. No spiap. No ktoś był wędkarzem. Wędkarze.
Dobra, słuchajcie, no tutaj kicha jest, bo tylko można taki malutki kawałek obłowić. Idziemy tam tutaj, no na szybko tak się przejdziemy, tam jest furtka taka. I wychodzimy stąd, przychodzimy na drugą stronę, bo tutaj no jest kiszka, no nie ma sensu tutaj łowić. Mamy taki malutki kawałek, no i potem oczywiście wody morskie, więc jakby ktoś się nastawiał bardziej na wody morskie niż na wodę spółdzielni Troć, to śmiało mógłby tutaj sobie połowić, a my idziemy na drugą stronę, tam do przystanki. A kajak jest składany? Uwaga! Naruszono strefę ochrony zewnętrznej. Dobra, proszę opuścić obiekt. O, żeś ty! To było ona? Myślisz? Ty, no grubo! Ale zobacz, jak jala! No ale tak, wchodzę na łódko, patrzę, tam ten helum. Jak się wjeżdża do bazy w GTA wojskowej, to zawsze jest takie coś. Aha, ty jesteś przyczajony. Bardzo słaby, który jest prywatny? Tak. No, ląduję. No i słuchajcie, taka ciekawostka. Łowiliśmy tutaj w lecie i nie było problemu w ogóle z łowieniem. Natomiast teraz, pomimo tego, że zobaczcie, tak się na to wchodzi. Wtedy no, zamknijmy za sobą. No to teraz no jest jakiś problem. Nie wolno łowić. Przyszedł pan z grupy interwencyjnej security i no nas wyrzucił. No dobra, nie ma co dużo dyskutować. Pojawimy się tutaj pewnie w sezonie letnim, jak będzie więcej ludzi. Chyba wychodzi na to, że jak są ludzie, to wtedy no nikt nie goni. O, a teraz z racji na to, że wiecie, niedziela, marina ogólnie zamknięta, można powiedzieć, to nie ma jakiegoś bossmana tam, czy tam kogoś z obsługi takiej standardowej, no to przyjechał pan. No i pewnie dlatego, że musiał już przyjechać i się musiał fatygować taki kawał, żeby tutaj nas wyrzucić. No to po prostu nas wyrzucił. Słuchajcie, plan chyba B, C, D, już w sumie nawet nie wiem. Wyrzucili nas z tamtej mariny. W sumie szkoda. Gdzie teraz mówisz na te wody niczyje? No pójdziemy zobaczyć, pewnie że tak. Może nas też wyrzucą. Tak. Plan rezerwowy już naprawdę ostateczny na dzisiejszy dzień. Lecimy. Ok, jesteśmy na planie DXZ. O tym mostku zielonego jest woda niczyja, Jarek? Tak, 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 tam. Czyli mostek zielony, tam też sporo nagrywaliśmy różnych rzeczy, macie tam też oczywiście film z tego. Łowimy na wodzie niczyjej, mam nadzieję, że się nikt nie przyczepi. Ostatni plan na ten dzisiejszy dzień, no ho, 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 długi. Takie coś, to jest nie do zapłacenia, ludzie. Może dlatego pust, ale gołębie tutaj przynajmniej mieszkają. Koło Filharmonii Bałtyckiej. No to są wykształcone gołębie. Takie kulturalne. Browarnia Gdańsk. Zabierz ze sobą piwo na wynos. Ho, ho, ho. Taki slogan mają. Słuchajcie, no ciśniemy niestety na standardowe nasze rejony, czyli hotelik i gdzieś tam most zielony. No myślę, że mega słabo, nie? Woda jest mega brudna. Może zły okres. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Korzystając z tego, że mamy przerwę żabkową, podejrzymy, na co oni tutaj mówią. Zobaczcie, mamy tak, dragona. I mamy taką kreweteczkę. Kiełżyka. No kiełżyk. No haczyk taki dosyć duży, chyba na takiego kiełżyka, ale spoczko. Tu mamy taki haczyk typowy już, też taki kiełżyk, no i Big Slide od Mikado. Tu mamy ciekawą wędeczkę dama i już mamy taką przynętę jakąś długaśną. Co to jest? To jest
Salamandra plamista. I co mamy jeszcze? Kongera, Stito Air, Wędka, Jarka i takie coś. Padło pytanie, czy idziemy jeszcze pod hotelik, no i odpowiedź brzmi nie, bo... Tam jest kolejka do zarzucania, nie? Jednym słowem, słuchaj, Pink Perch, już nie nagrywaj w tym miejscu filmów, bo działasz perfidnie na szkodę tego miejsca. Pięknie tutaj, nie? Ten Gdańsk. Do Rybnego idziemy. Nie, co ty powiedziałeś, to... Ale déjà vu macie, nie? Zobacz, i co, zrobiliśmy tyle kilosów i zobacz tylko tu. Ja też miałem. Też tam tu już jest morskie. No to już masz morskie. Tutaj jesteśmy my. Mhm. Przed samym mostem. Czy my jesteśmy tutaj. Tak, no tutaj 3,25 by było. No i tu tutaj przed samym miał... mostkiem masz dziurę. No. To jest pewnie to przewężenie, wiesz, dlatego tu jest wypukane, nie? Mhm. Patrzcie, mamy to na live. Trochę mi szkoda tych sandaczyków, bo to są takie sandaczyki w rozmiarze śledzia. I to niewymiarowego śledzia. Tak. Ale słuchajcie, jest ich dużo, most zielony, no zawsze robił robotę, znaczy się w tym roku jakoś tak robi tą robotę i jak chcecie sobie po prostu połowić, albo chcecie połowić sobie z dzieckiem i żeby dziecko nie utraciło morali, bo 15 razy bez ryby, to przyjdźcie sobie tutaj i jest ok, bo jest zabawa po prostu. Kolejna rybka Filipa, proszę bardzo. Co to będzie, Filip? Co to będzie? Wielki sandacz olbrzymi. Wędeczka fajnie pracuje. To jest dziki koń od Jacksona. Sprawdzimy co to jest. No i proszę bardzo. Sandaczyk. Chodź tutaj, wiesz co, ale szpula będzie aluminiowa chyba, nie? Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie ona spadła nawet. Bo patrzałem. A po żyłce masz, zobacz, tutaj raczej na dole, zobacz. Masz ją tutaj blisko. O. Ty, ona tak nawet... Nie, bo się odwinie. Nie, ja ją czuję. Patrz. Zobacz. Zobaczcie, co wyjąłem. Tu są takie ryby. Patrz, koło statku. A szpula jest, bo się zaplątała szybka. Dzięki Michał, jestem wielki. Ja bym 200 metrów kręcił. Nie? To jest. Zobaczymy. Ale nie będzie przyciągać. Gdzieś, no nie przyciąga. Nie. Słuchajcie, tutaj nie ma wymiaru ochronnego dla koni. Dlatego też osoby, które tutaj łowią bardzo często, tak zwani malarze, jak się dzisiaj dowiedziałem, czyli mają te wiaderka takie po farbie, to po prostu biorą do tych wiaderek każdego konia. Na początku myślałem, że to wiecie, tak trochę głupio, nie? Że tam wiecie, wymiar ochronny i tak dalej. Ale nie, tutaj nie ma wymiaru ochronnego dla konia i się zabiera po prostu wszystko. Znaczy się oni zabierają, my wypuszczamy. I Filip, dzisiaj złowiłeś? Dwa sandacze, no i to jest dobrze. Zimno już, nie? Zimno strasznie. I zimno strasznie jest. O, takie łapy zmarznięte. Tak myślałem, że zaraz mi tu będą kłody pod nogi rzucać. Dobra, słuchajcie, umówiliśmy się, że do dzwonów łowimy. Gdzieś tam w tle słychać te dzwony, mam nadzieję. Ostatni sandaczek do wody oczywiście. A my do domu. Cześć!